Darowizna dla szpitala, wsparcie dla medyków czy pomoc indywidualna. Firma Kronospan w minionym roku chętnie włączała się w akcje charytatywne dla mieszkańców Szczecinka i okolic. To nie tylko przekazywanie środków finansowych przez zarząd firmy, ale także pomoc materialna ze strony pracowników. Sytuacja epidemiczna mocno obciążyła budżety placówek medycznych, które zostały zmuszone do przekierowania środków finansowych na walkę z COVID-19. Szpital w Szczecinku zwrócił się do firmy Kronospan o pomoc w zakupie endoskopu. Nazywam się Krzysztof Zaręba, jestem koordynatorem oddziału chirurgii i zarządzającym pracownią endoskopii w naszym szpitalu. Firma Kronospan zakupiła dla nas gastrofibroskop firmy Fujinon wraz z osprzętem, czyli zwierzą, z monitorem i myjkę, która będzie służyła do mycia i dezynfekcji endoskopów. Aparat będzie wykorzystywany do diagnostyki, ale również i do terapii chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego, czyli przyłyku żołądka dwunastnicy. Umożliwi rozpoznanie, postawienie diagnozy w przypadku chorych z chorobami tych narządów. Pozwoli nam również podjąć działania lecznicze, terapeutyczne w przypadku krwawień z przewodu pokarmowego, w przypadku diagnozowania chorób nowotworowych, umożliwi pobieranie wycinków. Także będzie na pewno wielką pomocą, zważywszy na ogromną ilość chorych wymagających tych badań. Jest to jeden z nowszych modeli firmy Fujinon, bardzo nowoczesny na chwilę obecną, a jednocześnie może współpracować z tymi nieco starszymi gastroskopami. No, gdybyśmy nie otrzymali od Państwa tego urządzenia, funkcjonowanie pracowni endoskopowej byłoby zaburzone, wydłużałyby się kolejki pacjentów oczekujących na badania gastroskopowe, zarówno w ambulatoryjnych, jak i leżących w szpitalu. To przed Państwem teraz właśnie gastrofibroskop, o którym rozmawiamy dzisiaj, który jest urządzeniem służącym do diagnostyki, ale również do terapii chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego. Zasadniczą częścią jest endoskop, czyli ta część robocza, którą trzymam w ręku. Ta część, która wchodzi bezpośrednio do żołądka, zakończona kamerą skąd obraz jest transmitowany przez źródło światła i przez procesor na monitor, na którym to możemy wszystkie te zmiany interesujące nas oglądać. To nie jedyne wsparcie dla medyków. Firma Kronospan zakupiła środki do ochrony osobistej, dostarczając je wszystkim potrzebującym placówkom. Za działania na rzecz walki z COVID-19 Kronospan otrzymał prestiżową nagrodę Ambasador Meblarstwa, przyznaną przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli. Pracownicy firmy Kronospan chętnie wzięli udział w akcji Gaszyn Challenge, zbierając środki finansowe dla Kajtusia ze Świdwina. Chłopiec choruje na SMA. Wspólnie uzbierano 3200 zł. Historia Mai z Połczyna Zdroju poruszyła wiele serc. Dzielna trzynastolatka walczy o życie. Sprzęt na co dzień używany w firmowej siłowni tym razem stanął w plenerze, a chętni kręcili kilometry. Ponad 80 osób przez 5 godzin akcji przejechało 500 kilometrów, co dało kwotę wsparcia 2,5 tysiąca złotych. Kronospan wspiera najbardziej potrzebujących także w okresie świąt. Finansowanie posiłków dla bezdomnych, torba charytatywna Caritas, gdzie pracownicy zbierali produkty pierwszej potrzeby, udział w akcji Szlachetna Paczka czy wreszcie pomoc indywidualna. Nazywam się Renata Adamczyk, jestem mamą Karola i Ani. Karol ma 15 lat, Ania 14. Karol choruje na mózgowe porażenie dziecięce, padaczkę, jest żywiony dojelitowo przez PEGA. O tej chorobie to dowiedzieliśmy się gdzieś tak w wieku pół roku miał, 5-6 miesięcy jakoś tak. I zaczęło się od lekarza rodzinnego, został skierowany do Centrum Zdrowia Dziecka do Warszawy. I tam przeszedł wszystkie badania, no i okazało się, że jest z porażeniem mózgowym. No jest, czasami jest ciężko, bo wiadomo, no Karola trzeba ubrać, nakarmić, wykąpać, wszystkie czynności takie życiowe trzeba przy nim zrobić, bo on no niestety rączki ma też niewładne, tak jak i nóżki. Jak gdzieś trzeba jechać, też go trzeba, oprócz Karola, no to jeszcze wózek trzeba wrzucić do samochodu, do bagażnika. Nazywam się Anna Adamczyk. Mam 14 lat, chodzę do 8 klasy szkoły podstawowej w Żółtnicy. Mam niedomykalność zastawki, nie mogę ćwiczyć na WF-ie. Ja miałem wypadek samochodowy, miałem zmiażdżoną piętę i złamany kręgosłup.
No i zostałem skierowany na rękę. Później okazało się, że mam miażdżycę i to silną. W międzyczasie zdążyłem złapać zawał jeszcze serca. Karol do tej pory spał na zwykłej kanapie. W tej chwili, jak dostaliśmy to łóżko, no wiadomo, będzie lżej. Szczególnie nam przy przebieraniu Karola. W przyszłości chciałabym być informatykiem. Od Kronoszpanu dostałam biurko, lampkę, komputer. No, komputer na pewno przyda się do zdanych lekcji. Przy okazji będę mogła ćwiczyć programowanie na przykład. Chcę serdecznie podziękować zarządowi firmy Kronospan i pracownikom za ufundowanie prezentów dla naszych dzieci Karola i Ani, z których są bardzo zadowoleni. Na pewno im się przydadzą, szczególnie Karolowi to łóżko, bo jest, na pewno będzie lepiej funkcjonował. Tak samo jak Ani laptop do nauki zdalnej. Biurko. W tej chwili biurko też na pewno. To tylko kilka przykładów akcji charytatywnych, w które włączyła się firma w 2020 roku. Potrzeba niesienia pomocy najbardziej potrzebującym wpisana jest w działalność Kronospan.